Śmierć dla każdego człowieka jest wielką nieznaną, wielkim wyzwaniem i wielką tajemnicą. Jakim wyzwaniem? Wyzwaniem, z którym każdy z nas mierzy się w sposób indywidualny. Każdego dnia w czymś obumieramy i do czegoś się rodzimy, do czegoś jesteśmy zapraszani. Albo przez konkretną osobę, z którą się spotykamy, albo przez Pana Boga, który daje konkretne znaki i mówi do nas, że to już jest czas, żeby coś w życiu domknąć i z czymś się zmierzyć. I każda śmierć jest inna. Nie ma takiej samej. W sposób szczególny sobie to uświadamiam, kiedy towarzyszę osobom odchodzącym w hospicjum domowym. I to odchodzenie, w jakim ja uczestniczę, najczęściej odbywa się właśnie w miejscu, w którym chory z reguły najwięcej czasu spędzał albo spędza. Kiedy mierzy się z własnym cierpieniem i z tym doświadczeniem, że coś go po ludzku przerasta i również budzi pewien lęk, pewne niezrozumienie i nieustanne zadawanie sobie pytań. Wreszcie śmierć, kiedy na nią patrzę i w niej w jakiś sposób też uczestniczę, to jest pewnym domknięciem tej rzeczywistości, zmagań się naszych tutaj ziemskich, bo każdy dzień jest pewnym zmaganiem się, podejmowaniem wyzwań, obowiązków. I ta śmierć może być taką, która ma czas na to, żeby do niej dojrzeć, a może być gwałtowną, nagłą, niespodziewaną, zupełnym zaskoczeniem dla najbliższych i dla samej osoby, która wchodzi w tą wielką tajemnicę. I kiedy patrzę na osoby, które umierały na moich oczach, albo kiedy wprost byłem przy nich, to tak jak ojcowie Kościoła często mówią, śmierć jest pewnym zaśnięciem. Jest takim wejściem w oddech miłości Pana Boga, która jest miłością czystą, pełną dla każdego człowieka. I wreszcie myślę, że ten okres podejmowania cierpienia i wejścia w to obumieranie jest takim okresem pewnych szans, jakie otrzymujemy. Pamiętam śmierci, które dla mnie też były pewnym znakiem nadziei jako kapłana. Mogę uczestniczyć w tej rzeczywistości, którą trudno określić słowami i trudno ją nazwać. To jest taka rzeczywistość, której łączy się niebo z ziemią, ale również rzeczywistość, kiedy człowiek doświadcza tego, że może być wyzwolony z zła, które go męczyło, czy również w którym gdzieś miał też swój udział. Czas odchodzenia to czas niepowtarzalny. Czas, który się nigdy nie powtórzy. Jedyny w swoim rodzaju. I ten czas, jeżeli jest znaczony znakami jednania się z najbliższymi, znakami również konkretnych próśb, które człowiek wypowiada do swoich najbliższych albo do tych, którzy się gdzieś nagle pojawiają w domu, jest czasem, który warto przyjąć jako niepowtarzalną szansę i również okazję do tego, żeby spełnić te osobiste pragnienia, osobiste również marzenia tej osoby najbliższej. Pamiętam, kiedy trafiłem do jednej osoby, która mi powiedziała: a ten Pan kim jest? Ja mówię, że jestem księdzem i przyjechałem tutaj z moim zespołem, żeby Panu pomóc. To Pan wyjdzie z tego mieszkania. Ja Pana nie chcę tutaj. Ja wtedy zadałem temu człowiekowi: dlaczego Pan
chce, żebym wyszedł. On mi mówi, że on nie potrzebuje księdza w tym momencie, że zbyt dużo rzeczy się dzieje, które go w tym momencie przerastają. Ja wtedy wyszedłem do drugiego pokoju, czekając na lekarza, czekając na pielęgniarkę. Trochę byłem taki zmieszany, ale jednocześnie niczego nie chciałem narzucać. I w tej bardzo delikatnej posłudze właśnie kapłana uświadamiam sobie, że my niczego nie możemy narzucać, ale my zawsze możemy proponować i tworzyć taką przestrzeń, która jest przestrzenią dialogu, przestrzenią do kolejnego spotkania, już kiedy razem pokonamy ileś kroków do przodu lub też ileś kroków do tyłu. Ten pan zadzwonił po ponad miesiącu do hospicjum i poprosił o spotkanie z księdzem, ze mną. I to było spotkanie zupełnie już inne, kiedy mieliśmy tą perspektywę za sobą pewnego czekania i pewnego dojrzewania. O pewnych sprawach trudno jest mówić, czasami wiele lat, kilkadziesiąt lat. I przychodzi ta pewna chwila, która jest chwilą tą konkretną, żeby się skupić na tym, co jest w życiu najważniejsze. I nigdy nie zapomnę tego spotkania, bo ten człowiek mi powiedział, że otrzymał wtedy taką szansę i uświadomił sobie, że nie ma się czego bać, kiedy są tacy ludzie, którzy dają tyle dobra i poczucia pewnego bezpieczeństwa. I myślę, że w tych momentach szczególnych te pragnienia, jakie człowiek w sobie nosi przez całe życie, one w sposób szczególny dochodzą do pewnego głosu. W średniowieczu były szkoły dobrego umierania, Ars Benem Oriendi. Dziś mamy wiele różnych szkół, wyższych takich czy innych, które uczą nas pewnych umiejętności, sprawności, ale taką szczególną szkołą, w której uczymy się pewnej takiej solidarności, to jest właśnie nasz osobisty dom. To miejsce, w którym staramy się rano wstać, umyć, uczesać, zjeść śniadanie, spakować torbę, żeby podjąć kolejne obowiązki. W pewnym momencie, kiedy mierzymy się z tym właśnie wejściem w tajemnicę odchodzenia, już trudno jest się samemu umyć, już trudno jest spakować coś, czy również przygotować śniadanie. To są takie momenty, kiedy musimy sobie również uświadomić to, że nie mogę być panem swojego własnego życia. Kiedy do tego życia, jeżeli oczywiście można, to warto zaprosić najbliższych. I dobrze, jeżeli oni są. Mam mnóstwo takich w głowie sytuacji ludzkiej, zwykłej solidarności. Nie zapomnę dnia, w którym zawsze bardzo lubię odwiedzać chorych, a jest to dzień Bożego Narodzenia, 24 grudnia. I trafiłem do takiej bardzo młodej kobiety, która mieszkała na 15 piętrze. Taki zdyszany, wchodzę do mieszkania i ona mi mówi: o, jak dobrze, że ksiądz przyjechał. A mąż mi mówi: proszę księdza, ja już nie mam głowy ani do dzieci, ani do tego, żeby opiekować się żoną. Robię wszystko, ale sąsiadka, która dziś przyszła do mnie z garem zupy, mnie zawstydziła tym, że ona wie, co się dzieje za ścianą obok. I takich właśnie miejsc, żeby wiedzieć, co się dzieje za ścianą obok, jest wiele. I kapłan w sposób szczególny jest zaproszony do tego, żeby towarzyszyć, żeby również modlić się nad tą konkretną osobą, która odchodzi, i w taki sposób dyskretny,
również proponować, żeby osoba skorzystała z sakramentu namaszczenia chorych, czy też sakramentu pojednania. Mam wiele takich również osób, które bardzo chcą, nawet bardzo często, przyjmować Komunię Świętą, czy również proszą, żeby kapłan na nie nałożył ręce, żeby po prostu przyszedł z pewnym ukojeniem. My często skupiamy się na łagodzeniu bólu tego fizycznego i dziś medycyna daje olbrzymie szanse, ale zapominamy o tym bólu duchowym, tym cierpieniu duszy i tutaj ta posługa kapłana, również posługa wielu osób, które modlą się o łaskę dobrej śmierci, jest nieoceniona. Pamiętam takiego chorego, który, jak do niego trafiłem, mówił nieustannie o tym, że ktoś jest tutaj w tym mieszkaniu, że on nie ma spokoju. Każda noc dla niego była ciemną nocą, pełną niepokoju, pełnego rozdarcia. I w momencie, kiedy skorzystał z sakramentów świadomie, dobrowolnie, to później, jak mi rodzina mówiła, spokojnie odszedł. Właśnie to jest ważne, żeby modlić się o łaskę dobrej, spokojnej śmierci. I śmierci, tak jak powiedziałem na początku, mogą być przeróżne. I te śmierci są oznaczone też pewnymi konkretnymi znakami. Jeden młody człowiek, wybitny konstruktor, kiedy trafiłem do niego w jego ostatnim tygodniu życia, to mi powiedział, że on chce coś przekazać tym, którzy mu towarzyszyli. I umawiał się na wiele różnych spotkań ze swoimi przyjaciółmi. Natomiast w momencie, kiedy nie był już w stanie nic powiedzieć, zaczął pisać listy. Listy, które były bardzo poruszające. List skierowany do mamy. Zwykłej prośby, by zostawiła swój salon fryzjerski, zostawiła pracę, by skupiła się tylko na nim, by po prostu przy nim była i mu towarzyszyła. I to towarzyszenie, takie zwykłe, normalne, kiedy jesteśmy przy łóżku osoby chorej, umierającej, osoby, która jest w stanie agonii, kiedy po prostu łapiemy ją za rękę i jesteśmy, to jest czas szczególny, ale czas, kiedy również my możemy wypowiedzieć te słowa, które są słowami również pewnego uwolnienia. Są czasami odejścia takie, które trwają tygodniami. Odejścia, które wydaje się tak po ludzku i z medycznego punktu widzenia odejściami, gdzie medycyna jakby sama zadaje sobie pytanie, czy pracownicy medyczni, dlaczego ten człowiek jeszcze nie umarł? Przecież po ludzku już powinien odejść. I wiele takich sytuacji jest, kiedy Pan Bóg daje ten czas, żeby naprawdę pewne rzeczy domknąć, które nie były domkniętymi. I pamiętam wielu takich chorych, którzy po prostu bardzo chcieli spotkać się albo ze swoim dzieckiem, które miało kupiony bilet, a leciało gdzieś z Australii, czy z Niemiec, czy z Włoch do osoby chorej. I te marzenia, te pragnienia, one się realizowały. Kiedy doszło do tego spotkania, ta osoba również w sposób spokojny, łagodny mogła odejść i nigdy nie wiemy, ile tego czasu zostało. Na pewno zostało go mniej niż byśmy wszyscy chcieli, ale to odejście jest takim również zaproszeniem tych najbliższych do tego, żeby wspólnie jakby
podejmowali pewne kroki i to zaangażowanie się w taką opiekę i nad duchem, i nad ciałem jest bardzo ważne. Kiedyś zadałem pytanie bardzo dyskretnie żonie osoby chorej, czy chciałaby, żebym udzielił sakramentu. Ona była tym pytaniem bardzo zmieszana. Nie wiedziała, co mi odpowiedzieć. Po czym za jakiś czas zadzwoniła do mnie, że mąż rozmawiał z córką kiedyś, że chciałby właśnie skorzystać z sakramentu pojednania. Ten chory już nic nie mógł powiedzieć. Natomiast kiedyś w luźnej rozmowie właśnie wypowiedział te swoje pragnienia. I warto zawsze szczerze również mówić o tym, jak byśmy chcieli, żeby nasi najbliżsi żegnali. Jak byśmy chcieli, żeby ten moment, który nastąpi, bo wiele rzeczy jest niepewnych w życiu, ale to jest pewne. Każdy z nas wejdzie w ten moment osobistego odchodzenia i osobistego umierania, by w sposób szczególny w tym ostatnim momencie właśnie przyjąć to właśnie zaproszenie do świętych obcowania, zaproszenie do nieba. Często w życiu bywa tak, że coś uniemożliwia nam podjęcie pewnych obowiązków i zadań. Wtedy łapiemy się za głowę, kto mnie zastąpi. Z kapłanem jest tak, że tylko może go zastąpić drugi kapłan. Osoba, która ma święcenia kapłańskie, osoba, która jest przez Kościół powołana do sprawowania takich, a nie innych sakramentów. I tajemnica odchodzenia jest tajemnicą szczególną. Kapłan często może budzić przeróżne emocje. Niejednokrotnie miałem sytuację, że ktoś mówił: proszę dać mi święty spokój, ja w tej chwili nie chcę w ogóle księdza w moim domu. Albo proszę nie teraz, może później. Albo wprost ktoś mówił: tak, bardzo pragnę, żeby ksiądz do mnie przyszedł. I tych różnych sytuacji można byłoby wiele wymienić, ale co jest najważniejsze? Kapłan przychodzi konkretnie z sakramentem Eucharystii do osoby chorej, sakramentem również posługi sakramentu chorych. Przychodzi również jak brat do brata, żeby po prostu porozmawiać o życiu, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, w pewnych rzeczach również doradzić, bo to jest bardzo ważne, żeby najpierw być człowiekiem. Kiedy uczestniczymy w takich historiach szczególnych, to uważam, że kapelan, który posługuje w hospicjum czy w szpitalu, jest zaproszony do uczestniczenia w tajemnicy niesłychanej, zwycięstwa dobra nad złem. I ta posługa jest taką posługą ostatniej szansy. Wielokrotnie również miałem takie sytuacje, gdzie ktoś mówił: ale ja konkretnie chcę, żeby ksiądz do mnie przyjechał. Nie inny ksiądz, ksiądz. Bo do księdza mam zaufanie. Bo wiem, że z księdzem mogę o wszystkim porozmawiać, o czym może ktoś nie chciałby z inną osobą, albo ma takie, a nie inne doświadczenie. Dlatego ważna jest ta perspektywa zaufania, perspektywa otwartości i również rozmowy z osobami najbliższymi. Bo samą osobę, która wie, że odchodzi, również trzeba przygotować na ten moment.
ale i najbliższych. Są śmierci, które czasami trwają, jak mówiłem, bardzo długo, a czasami są śmierci, które są śmierciami takimi dość spektakularnymi, gdzie sam człowiek na skutek olbrzymiego cierpienia siebie nie poznaje i tego, w jaki sposób się zachowuje. Niejednokrotnie mi chorzy mówią: proszę księdza, ja tyle się naprzeklinam teraz, że ja w całym moim życiu nie byłam w stanie nawet takich słów używać. To są sytuacje, kiedy chory po prostu czuje się w jakiś sposób bezradny wobec tego cierpienia, jakie go dotyka, jednocześnie kiedy również nie poznaje siebie, bo cierpienie zupełnie zniekształca jego ciało. Dlatego, kiedy czasami trafiam do mieszkań, lubię zawsze patrzeć na zdjęcia sprzed wielu lat, bo widzę zupełnie inną osobę, a dziś również inną, ale zawsze trzeba się skupić na tym pięknie, jakie tkwi we wnętrzu człowieka i którego nic nie jest w stanie zniszczyć i ani zniekształcić. I tutaj ta perspektywa księdza jest również bardzo ważna, by również pożegnać tą osobę, która odchodzi. I są różne formy żegnania. Ja osobiście nie lubię pożegnań, ale zawsze mówię, kiedy się żegnam z moimi chorymi czy z najbliższymi: do zobaczenia. Bo wierzę w to, że my się rozstajemy tutaj, ale my również się spotkamy. W chwili, kiedy uświadamiamy sobie, że osoba bliska odchodzi, czy to odejście nastąpi w ciągu najbliższych kilku godzin, wtedy warto na pewno nie przeszkadzać. Co to znaczy nie przeszkadzać? To znaczy, żeby nie wprowadzać w ten klimat odchodzenia emocji, które mogą również zakłócić jakby tutaj ten sam moment. Pamiętam mojego kolegę księdza, który do mnie zadzwonił, żebym przyjechał do niego, bo jego mama umiera. Ja oczywiście wsiadłem w nocy w samochód, pojechałem do niego i zobaczyłem go przy łóżku swojej mamy, zapłakanego. Podszedłem do niego, a on mówi: co mam jeszcze zrobić, żeby mama nie odeszła? Co jeszcze mogę, żeby jej pomóc, ulżyć? Wreszcie go złapałem po bratersku za ramię. Poprosiłem, żebyśmy przeszli do drugiego pokoju i mu powiedziałem jedno. W tym momencie możemy zrobić jedno. Powiedz swojej mamie, że sobie poradzisz, że dasz radę, że ona może odejść spokojnie. I nie przeszkadza jej w tym. Nasza rozmowa była rozmową krótką. Ja wyszedłem z mieszkania, pomodliłem się nad nim również o siły w tym nocnym czuwaniu. I nie minęła godzina, kiedy on do mnie zadzwonił: słuchaj, ja to zrobiłem. Powiedziałem mojej mamie, że może odejść. I wiesz, odeszła. Odeszła spokojnie. Dziękuję ci za to. Właśnie. Jak zrobić, żeby to było odejście takie łagodne? Nie ma gotowych scenariuszy. I nie możemy się tutaj porywać na kreślenie różnych gotowych rozwiązań czy recept, bo każde odejście
jest wielką tajemnicą. I kapłan jest zaproszony, żeby uczestniczyć w tej tajemnicy. I o wielu rzeczach czasami naprawdę nie mówi się przez całe życie, a o pewnych rzeczach mówi się jednej konkretnej osobie, może jeszcze dwie, trzy mogą o nich wiedzieć. I dlatego tutaj ważne jest w tym samym procesie odchodzenia to, żeby nie budzić niepotrzebnych emocji, żeby był to również pewien spokój. Wiadomo, czasami wpadamy również w pewną histerię i ta sytuacja nas przerasta. Pamiętam taką jedną żonę, która żegnała swojego męża i była w takim szale, w takiej histerii, że wprost mi musiała wykrzyczeć: proszę księdza, ja nie wiem, co ja zrobię, jak on umrze, bo tylko jego mam, nikogo nie mam w życiu. I nie wiedziałem wtedy, co zrobić. Po prostu ją złapałem za rękę i powiedziałem, że damy radę. I starałem się wtedy być tak długo, jak mogłem. I właśnie być tak długo, jak możemy być przy tej osobie, która odchodzi, chyba jest najważniejsze, ale jest to również bardzo trudne, bo my po ludzku zawsze coś chcielibyśmy zrobić, w czymś pomóc, jakoś zaradzić, a ten moment odchodzenia jest momentem takiej naszej duchowej bezradności, również fizycznej bezradności. I zawsze, kiedy przychodzi już jakby ten moment odejścia i kiedy patrzymy na puste łóżko w mieszkaniu, na którym przez wiele tygodni czy miesięcy leżała osoba nam bardzo bliska, to wtedy zadajemy sobie pytanie niejednokrotnie, co ja złego zrobiłam, że ta osoba odeszła. Nigdy nie patrzmy w takich kategoriach. Zrobiliśmy tyle, ile po ludzku w tym momencie mogliśmy zrobić. I zawsze pozostaje taka pewna sfera wielkiej niewiadomej, ale jest to sfera, w której najlepszą chyba receptą jest recepta, by zaufać, że wszystko, co dało się zrobić, zostało zrobione. Kiedy jesteśmy przekonani o tym, że czas odejścia osoby bliskiej nastąpi dość szybko, nigdy nie odkładajmy czegoś na później. Sam niejednokrotnie widziałem często łzy w oczach najbliższych, którzy mi mówili: proszę księdza, myśmy zwlekali, ale ksiądz, szkoda, że nie przyjechał wcześniej. Nie mieliśmy odwagi, by wprost powiedzieć: niech ksiądz udzieli sakramentu chorych, albo niech ksiądz przyjedzie z komunią świętą. Tutaj ważne jest to, że jeżeli widzimy, że są takie sygnały, że tej osobie zostało bardzo mało czasu, to nie bójmy się wykonać tego telefonu do księdza z parafii czy do księdza kapelana, by wprost powiedzieć, że chcemy, żeby ksiądz przyjechał. Prosimy o to, bo jest to również olbrzymi tutaj gest miłości i miłosierdzia wobec tej osoby, która niejednokrotnie już nie może zadzwonić, nie może poprosić, bo nie ma sił, a gdzieś wcześniej o tym wprost mówiła, czy nawet prosiła. Również kiedy doskonale wiemy, że ten moment nastąpi, to bardzo ważna jest nie tylko modlitwa samego kapłana nad osobą chorą, umierającą, ale również modlitwa tych wszystkich, którzy są. Ja, kiedy trafiam do domu, to czasami mnie członkowie rodziny pytają: to my wyjdziemy,
do kuchni albo do innego pokoju, a mówię, nie, proszę ze mną zostać, pomodlimy się razem za tą konkretną osobę, bo jest to sakrament szczególny, w którym uczestniczy ta konkretna osoba, ale również kiedy my uczestniczymy jako ta najmniejsza wspólnota właśnie w tym dojrzewaniu do nieba. I jest to czas naszej wspólnej katechezy, że rzeczywiście ta rzeczywistość jest tu i teraz. I to niebo tutaj, że tak powiem, jest blisko nas. Również kiedy czasami nie wiemy, jak się modlić, to módlmy się tak, jak dyktuje nam serce. Módlmy się po prostu własnymi słowami. Każda modlitwa jest modlitwą dobrą. Jeżeli rzeczywiście prosimy o moc, o siłę dla nas i dla tej konkretnej osoby, która zmaga się z tym cierpieniem i przybliża się do momentu właśnie przejścia. Czasami mnie ktoś pyta, proszę księdza, co jest lepsze, czy różaniec, czy koronka do Bożego Miłosierdzia, czy koronka 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, czy taka modlitwa, jaką odmawiała ta osoba chora, czy litania, taka czy inna. Każda modlitwa jest dobra. I niejednokrotnie sam jestem zawstydzony, kiedy jestem przy osobie chorej, która już jest praktycznie bez kontaktu i widzę usta, które szepczą gdzieś słowa modlitwy albo Zdrowaś Maryjo, albo tej modlitwy, która była modlitwą najbliższą w sercu tej osoby, to widzę, że to jest ten moment, kiedy w człowieku odzywa się to, co cały czas jemu towarzyszyło i w sposób szczególny wybrzmiewa ta tęsknota za miłością Pana Boga. Ceremonia pogrzebu może przebiegać bardzo różnie w Kościele katolickim. Ona najczęściej rozpoczyna się od pożegnania osoby zmarłej w kaplicy, wreszcie przeprowadzeniem tej osoby zmarłej do świątyni, gdzie jest sprawowana msza święta za tą konkretną osobę, którą żegnamy. Na Eucharystii gromadzą się przeróżni ludzie. Ja zawsze mówię, że miłość to jest obecność. Obecność w życiu drugiej osoby i również dziękczynienie za życie tej osoby. A każdy z nas popełnia przeróżne uczynki, dobre i złe, w ciągu całego swojego życia. I dlatego w sposób szczególny wierzymy, że msza święta jest takim przywoływaniem mocy Pana Boga do tego, żeby ta osoba jak najszybciej właśnie była w niebie, by te winy, jakie popełniła, były jej darowane. I tutaj Kościół daje wiele różnych modlitw za osoby zmarłe, osoby cierpiące. Jest wiele również bractw dobrej śmierci. My również w naszej tradycji Zakonu Zgromadzenia Księży Marianów modlimy się za dusze cierpiące w czyśćcu. Modlimy się za zmarłych naszych współbraci, naszych rodziców, naszych dobrodziejów. I jest to szczególne zaproszenie do tego, żeby nie tylko myśleć o tych, których spotykamy w ciągu danego dnia, ale również myśleć o tych, którzy odeszli. I dopóki taka pamięć w nas trwa,
to uważam, że to jest coś wspaniałego, coś pięknego, bo wszystkie te osoby, które przywołujemy w naszych myślach, one pozostawiły w nas konkretne ślady. Do czegoś również nas zaprosiły, czegoś nas w życiu nauczyły, coś nam uświadomiły. I to jest wielka szkoła naszego takiego ludzkiego, zwykłego doświadczenia życiowego, którym warto się zawsze dzielić i warto o nim mówić. Kiedy dowiadujemy się, że odszedł ktoś nam znany, kiedy odbieramy telefon z taką, a nie inną informacją, najczęściej składamy kondolencje, wyrazy współczucia. Wreszcie również wspominamy te momenty, jakie były naszymi wspólnymi momentami spotkań, przeżyć, wielu różnych sytuacji, jakie miały miejsce w naszym życiu. Tak reaguje ludzkie serce. Wreszcie przychodzi ten moment, gdzie rodzina nam mówi, że będzie msza święta, czy ostatnie pożegnanie o konkretnej godzinie i w konkretnym miejscu. Czasami chorzy również odchodzący mówią: ja bardzo chcę, żeby msza święta była odprawiona w moim kościele parafialnym albo w takim, a nie innym miejscu. Bardzo chcę, żeby moje szczątki spoczęły na tym, a nie innym cmentarzu, albo z prochami osób najbliższych w grobowcu rodzinnym. Wtedy sobie zadajemy również trud, jak dojechać na to konkretne miejsce, jak również zmienić plan dnia. I ja bym chciał zachęcić i zaprosić do tego, żeby pomyśleć nie tyle o bukiecie takim czy innym, ale zadać sobie ten pewien trud do tego, żeby stworzyć pewien bukiet duchowy. To przygotowanie bukietu duchowego jest najważniejsze i najistotniejsze, bo jest to zaproszenie Pana Boga do mojego życia, ale również przybliżenie tej perspektywy wiecznej szczęśliwości tej osobie, którą żegnamy, tej osobie, którą nosimy w swoim sercu, w swoim umyśle, która nam towarzyszyła przez czasami wiele lat. To jest nasz osobisty wysiłek, a jednocześnie troska o to, żeby ta osoba jak najszybciej cieszyła się tą wieczną szczęśliwością i tą, ja wierzę, lekkością ducha i serca, która jest nam obiecana. Kiedy czasami mnie ktoś pyta: a proszę księdza, co my będziemy robić w tym niebie? Ja lubię zawsze snuć takie wizje. Myślę, że będziemy robili to, na co nie było czasu tutaj na ziemi, a co gdzieś było zawsze w perspektywie różnych marzeń i różnych pragnień. I to przyjęcie Komunii Świętej, czy też nasza osobista modlitwa są bardzo ważne. Ale rodzi się pytanie: proszę księdza, co zrobić, kiedy ja bardzo pragnę przystąpić do sakramentu pokuty, bardzo pragnę przystąpić do Komunii Świętej, a nie mogę, moje życie tak, a nie inaczej się ułożyło? To wtedy bardzo ważne jest również to, żeby w sposób duchowy przyjąć Komunię Świętą właśnie za tą konkretną osobę, bo to są takie małe kroki, które robimy w naszym życiu, ale ku wielkiej zmianie i tej perspektywie, która niczym nie będzie ani ograniczona, ani niczym, że tak powiem, zepsuta, bo człowiek cały czas szuka i czasami szuka niewłaściwie, chodzi po omacku, czasami musi się w życiu trochę sparzyć, czasami musi sobie uświadomić to, że on nie będzie pisał scenariuszy, tylko ktoś napisze jakiś scenariusz za niego, a do niego będzie tylko zaproszony. Ale wiara rodzi się ze słuchania,
również tych, którzy nam czasami mówią o nie tylko historii swojego życia, ale również dzielą się swoim doświadczeniem drogi, którą przeszli. Drogi, która się składa z wielu elementów, czasami, które by się chciało wyrzucić, o których chciałoby się zapomnieć, a one są składowymi całości. I im więcej nabędziemy takiego właśnie pewnego dystansu, ale również i pewnej takiej mądrości, która rodzi się właśnie na skutek przeżycia różnych sytuacji, różnych momentów, tym będzie to piękniejsze, tym również będzie to bardziej takie bogate w wiele różnych takich, bym powiedział, elementów, o których często się nie mówi. A wreszcie również ważne jest to nie tylko pożegnanie, odprowadzenie osoby bliskiej na cmentarz, ale również to spotkanie po. Kiedy rodzina, kiedy przyjaciele często spotykają się gdzieś na wspólnym obiedzie, na tym, żeby po prostu pobyć. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby wtedy wspominać tą osobę, którą pożegnaliśmy. Mówić o tych różnych sytuacjach z jej życia, sytuacjach, które były naszymi wspólnymi chwilami przeżytymi, bo każdy z nas w jakiś szczególny sposób wpisuje się w naszą historię życia i możemy czasami bardzo wiele ważnych słów wypowiedzieć albo wreszcie dać świadectwo o tej osobie, zupełnie inne świadectwo przeżytych chwil, wspólnie również gdzieś wypracowanych wielu spraw. Jak pomóc osobie, która już odeszła? Bo my często myślimy o tym, jak jej pomóc, kiedy widzimy ją cierpiącą, zmagającą się z tym, co ją po ludzku przerasta. Ta perspektywa, kiedy już pożegnaliśmy osobę, kiedy spoczęła na miejscu, które sama gdzieś często wyznaczyła, to jest perspektywa naszej osobistej modlitwy, ale również i możliwości uzyskiwania odpustów, albo zupełnych, albo cząstkowych. Również nie zawsze buduje to, kiedy najbliżsi zamawiają mszę świętą. Pamiętam osobę, która do mnie przyszła i powiedziała: proszę księdza, ja zupełnie nie wierzę. Ale wie ksiądz co, ta moja mama, którą pożegnałem rok temu, ona bardzo wierzyła. Ona zawsze chodziła na Eucharystię. Ja ze względu na jej wiarę zamawiam mszę świętą w tym konkretnym kościele. Bardzo mnie to wzruszyło i dało dużo do myślenia, żeby myśleć nie tylko w swoich kategoriach, ale również nieustannie wczuwać się w tą kategorię tej osoby, która już odeszła, a gdzieś ona nadal jest blisko nas.